Dzień dobry, tak panie, panie Jacku. No panie Jacku. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, panie Piotrusiu, witam serdecznie. No i panie Jacku, mamy pogodę super. No faktycznie, panie Piotrusiu. Nasze petycje zostały uwzględnione. Tak, jak to się dziwnie w życiu dzieje, nie? Tak. Raz słoneczko, raz chmureczka. Tak jak w życiu, panie Piotrusiu. A zobacz pan, jakie te chmurki sobie wędrują, o. Oj, rzeczywiście, panie Piotrusiu. Ciepło mi, wie pan, nie pan patrzy, jaką mają czapeczkę. No widzę właśnie czapeczka. Z powodu słoneczka, wie pan, jak tak, jest słoneczko. Głowę trzeba chronić. Czapeczkę, tak, panie Piotrusiu, to jest najważniejszy narząd, to jest właśnie co? Główka, panie Piotrusiu. Nie, w główce tak? Wszystko się mieści. Różnie ludzie mówią, że taki narząd jest ważny, nie, ale na główkę. Chyba najważniejsza, co, panie Piotrusiu? Oczywiście, jak główką pan popracujesz, no. To można coś dobrego osiągnąć, wie pan, w życiu. Tak, panie Piotrusiu, ale wie pan, że ja ostatnio jakoś nie odbieram telefonu, naprawdę. Nigdzie nie dzwonię. Ja w ogóle dostałem taki nakaz, żeby nigdzie nie dzwonić, wie pan. Aha. Ja w ogóle już teraz nie dzwonię. Zresztą te rachunki, panie Piotrusiu, ja ostatnio otrzymałem taki rachunek, okropne, wie pan. Okropne. No naprawdę, chciałem się z kumplem pogadać, wie pan, on był w Polsce. Tak. Okazało się, że mu telefon gdzieś tam przez jakieś tam Niemcy czy coś, wie pan, ja tak przez pół świata dzwoniłem do niego, wie pan, tu do Rybnika, wie pan. A to rachunek pewnie przyszedł odpowiedni, panie Piotrusiu, jak przyszedł ten rachunek, wie pan. Tak. To ja nie wiedziałem, co zrobić. No, panie Piotrusiu, naprawdę. Po żyranta by trzeba, żeby spłacić rachunek, tak, prawda? Tak. Tak jest życie, panie Piotrusiu. Na koniec świata, panie Piotrusiu. No. Ale wie pan, przez przypadek, bo ja teraz tych telefonów tak nie otrzymuję, wie pan, jakoś nikt do mnie nie chce dzwonić, panie Piotrusiu. No bo drogo, wie pan. Straszne, wie pan. Każdy dzisiaj, wie pan, braki, no. Ale otrzymałem taki telefon, wie pan, dosyć ciekawy. Ktoś do mnie dzwoni i mówi tak, czy mogę zaprosić cię na kolację? O, panie ciekawa Piotrusiu. Ciekawa propozycja. Ciekawa propozycja. Jakby to był w amerykańskim filmie, to już wiadomo o czym myśleć, wie pan, to nie jest amerykański film. Nie, to u nas. No i panie Piotrusiu, zatrzymałem telefon, myślę, no, panie Piotrusiu, czemu coś nie chłapnąć, nie, smacznego, panie, jeszcze na krzywe ryło, za darmo, nie. No, powiedział, oczywiście, wie pan. I powiedział, no to za pół godzinki, ja coś teraz robisz, nie? Ta osoba się mnie pyta, która mnie zaprosiła na kolację, co teraz robi? A my, no wiesz, siedzę w domu i rozmyślam. No, panie Piotrusiu, ta osoba powiedziała, no właśnie, cały ty, powiedziała, wie pan. I rzeczywiście za pół godziny ta osoba przyjechała. Panie Piotrusiu, takim samochodem, wie pan, jakieś takie srebrne BMW było, pełny wypas. Panie, co to jest pełny wypas? Bo no jest młodzieżowy, jest, wie pan, my tak już nie kapujemy. Ale no. Panie Jacku, samochód to ja widziałem, wie pan, ta? Jak jechał, to wszystkie ludzie za nim patrzyli. Ta? Tylko jak on się nazywa, ten samochód? Aha, Maybach. Maybach, mówili, że to Maybach jedzie. Coś, panie Piotrusiu, jest taki w ogóle samochód, no. No jest, widziałem, poważny? Wie pan, tak. A cena jego, mówię panu, pytałem tam gościa, ile kosztuje, mówi, że nie mam tyle kasiory. A ja mówię, a skąd pan wie, że ja nie wygrałem tej komuly? I bym kupił takiego, nie? No to kumulacja. No. Panie Jacku, no straszna cena, straszna, tak. Ja myślę, że to najlepszy samochód, panie Piotrusiu, to jest Mercedes klasy S, wie pan. Jechałem z taką koleżanką, ona taka fajna dziewczyna jest, wie pan. Ona powiedziała, że jej przeskoczyła przez dwa pasy autostrady, panie Piotrusiu, dawała. Kobieta, pira. Tak. I słuchaj, panie Piotrusiu, ona z tego Mercedesa klasy S spowodnie wysiadła. Oczywiście Mercedes do wie pan, na złomowisko. Ale całkiem bezpieczny samochód. Ale człowiek cały. Jeszcze droższy samochód od tego. Tak, panie Jacku, no mówię panu, ten Maybach, no to wszystkie patrzyli na tego samochoda, jak on przejechał, panie Jacku, no to coś, no niesamowitego. A panie Piotrusiu, zostawmy samochody. I tak nas na nie nie stać, wie pan? Nie. Tak. Trzeba się zastanowić, co to do garka włożyć, wie pan? No, żeby do jutra, wie pan. Tak, bliższa koszula ciału. Tak, no to do widzenia, panie Jacku. Do widzenia. Powodzenia. Dziękuję uprzejmie, do widzenia, panie Piotrusiu. Do widzenia.